Po ostatnich śmierdzących akcjach nasi świeżo wykąpani potentaci rolni, a przynajmniej Paweł, wyruszyli na dalszy podbój z Krzeszewa. Jan i Paweł lubią pokazywać swoją wyższość nad konkurencją, więc i orkę planują wykonać na dwa ciągniki. Przy takiej akcji nie może zabraknąć naszych kamer. Się brać za robotę. Dobra, gdzie jest tatę? Miał mnie pokonić do roboty, a go nie ma. Tutaj, tu jest, dobra. Już jestem, ojciec. Możemy jechać za robotę się brać. No, w końcu, ile można srać? Kościół, podepniesz pług? Mhm. I tu siadam. Ty w ogóle chłodno się robi. Drzwi to widziałeś z kabiny? Co? No, drzwi od kabiny widziałeś gdzieś? A że gdzieś rok temu pierdolną, ale nie pamiętam gdzie. Pewnie gdzieś w garażu leżą albo za garażu. Trzeba będzie przeszukać ten ścierwnik tam, bo powiem ci, no, że pizgać mi zaczyna trochę. Ale no to nie, no tak, choć, już taka pora jest, że... Dach chociaż zamknę, że trochę lepiej będzie. Słuchaj, ja myślę, na dwa chyba polecimy. Tak. Ja szczególnie, wiesz co, powiem ci, jak byłem wcześniej na dworze, to już słychać traktory chodzą, nie? Ludzie się biorą za robotę. Nie, no bo pogoda jest dzisiaj, nie? Jest zimno, ale jest pogoda, nie ma co narzekać. No jest słońce właśnie, tak. Tak. Dobra, ojciec, dobra, to podjeżdżaj. To jedziemy razem, czy ten? Czy ty no pojedziesz? We dwóch pojedziemy, już poczekam. Dobra. To ja od razu pójdę, jak idę, już w tym kierunku bramę roztworzę. Dobra. Także serdeczni telewidzowie, bo wiem, że transmitowana jest nasza tutaj rozterka, nasze to gospodarstwo. Telewidzowie, my wam bardzo dziękujemy za to, żeście tak pozytywnie przyjęli nasze zmagania. Bardzo się cieszymy, że chcecie nas śledzić i ogółem to już trzeci film jest, co razem z ojcem kręcim. A raczej jest tak, ekipa filmowa dostarczyła nam kamerę i my mamy dokumentować tutaj wszystko, więc dziękujemy wam. Na poprzednie zmagania właśnie zapraszam do ojca. Macie linka w opisie. I idę do 30, bo się rozgadałem, a zaraz opierdol dostanę, że nic nie robię. Nie mogę. No nie, no bo ty tu ważne rzeczy gadasz, a ja od siebie dodam. Telewidzowie, pamiętajcie, płaćcie abonament, bo dzięki temu rozwijamy naszą telewizję. A ty teraz zobacz, czy ropę masz w traktorze lepiej. Mam. To chodź. Nie tak dawno temu, żem cały kanister wpierdzielił. A jak wiemy, 30 nie pali prawie nic. Ale kurde, zwolnicę ten, dudnio. Trzeba będzie to, ojciec, zrobić. No, albo drugi traktor kupić. Dobra, cofaj. Ale nie, ja nie sprzedam tego traktora, to... Mówisz, że jak bambry na trzy będziemy nie, robić? Nie, to powiem ci tak. Teraz byśmy to sprzedali za bezcen, a zobaczysz, że za parę lat to wartość tych traktorów wzrośnie. A ty głupi jesteś, żebyś chciał takim rymplem robić. Zobaczysz. Za 10 lat... za 15, to o takobę, do takie ceny, nie? Mówisz, że po 20? Kurde, ja nie wiem, czy dożyję takich lat. No już pewnie latające samochody wtedy będą, nie? Może dobra, tak być. To co? Jedź, prowadź. Bo ja nie wiem, gdzie ty to pole, żeś sobie upatrzył. Co, no tam, gdzie gnojone było ostatnio, trzeba to przyorać, w końcu by się ktoś zaraz przypierdoli. Ale patrz, tyle czas, że tyle czasu mi śmierdzi. Wyjedziemy jak dwa, kurde, hadziaje, nie? Na dwa traktory, kurde. Ogólnie to tak, tutaj już kopce popalone, wszystko całe te liście. No w sumie po tej kartoflisko też byś mógł zaorać kiedy. No to pierdzielne tym. Jak będziemy wracać może to na szybko parę razy te. Tylko że matka śpi, to nie będę chciał budzić. Ty cholera, cię mogłem przodem puścić, bo ty mnie tu widzę podjeżdżasz. No właśnie, bo ja mam szybko skrzynię w tej MC, wiesz? Aaa. Jak te BMW są te szybsze, te. No bo ty mało jeździsz, no to nawet nie wiesz, nie? Ty tam tylko koło chałupy, jak już coś przystawić. Ja bo jakoś się przybadałem do tego Fergusona i tak mi lepiej.
No, jak depnę, to słuchaj, tu zobacz. Kabinę mam, kierownicą się lepiej kręci. Na szóstce cię doganiam, ale trochę trzeba... Uważaj, bo tutaj idzie ten. Idzie Wiesiek, omiń go. O. On łazi. Ty... On łazi do tej... Jak ona tam? Nazwisko. Jagody? Nie, Jagoda to ona na nazwisko miała. Aha. O, zobacz. Pachucki orze tym. O kurde, żeś przyhamował. Pachucki zaborem. No bo na Pachuckiego patrzę. Ale patrz, ale on mioków narobił. Jaki on ma chyba próg, wypity. On miał jakiś zagonowy rok temu. O kierwa. Ty, ale to... Jak to, te na górze, jak mu się te na dole zużyją, to tymi na górze po tym orze, tak? Nie, nie, przekładą. Nie, zobacz, to jest ten. To jest pług obrotowy, ojciec. On działa tak, że zobacz, on se teraz zawraca. No, patrzę. I jak zawróci, to on se teraz jakby na tę drugą stronę przewraca i nie musi jeździć na zagon, wiesz? My se kiedyś też taki pług kupimy. Ja widziałem w notowaniach ostatnio mówili. No, to się nie opłaci. Przecież tak jak ten, jakbym miał normalne 4 skiby, to jak mu się zużyją, to tylko 4 lejem jeszcze wymieni, a tutaj musi 8. To przecież drożej. No ale wiesz, ale to co dzielisz na pół, bo raz jedziesz tym, raz jedziesz tym. A tutaj kto robi? Ja chodziłem do szkoły rolniczej. Kto tutaj robi tym ruskim? Czekaj, bo ja nie wiem, jak ty chcesz jechać, to ja odjadę kawałek. Wiedź na ten. Może będziemy rozrywać to od środka, nie? A, wiesz co, jak ty chcesz gospodarzyć, gospodarstwo przejąć, to pokaż mi, jaką masz wizję tutaj na tą orkę. Dobra, to ja zacznę. Co prawda ja tym mniejszym pługiem to tyle zrobię, to... Ja bym wjechał w środek. Kto tam tym ruskim robi? Ty to bardziej znasz. Ale to ty! To chyba po starym włodarczyku jest. To może ty... Wnuk jego przyjechał. Może być. No. To stary włodarczyk już na nogi ledwo chodzi. Bo jego syn to gdzieś studiuje, a jego, pojechał, a wnuk on pojechał, się interesował to gospodarko, to tak. Ja wiem, bo on chodził do szkoły ze mną, tylko nie do tej samej klasy, tylko on... Jak ja chodziłem do już piątej podstawówki, to on chodził do pierwszej albo do drugiej, także on parę lat ode mnie młodszy jest. Ale ruski... Tak by się... No. Tak by mi pasowało, że to jest po starym włodarczyku. Może być, może być. Zapierdala, powiem ci, jak tak patrzę. No ładnie, ładnie. O, jedzie na ten teraz. Od tej strony. Będzie jechał. Machnę mu. Weź. Nie, tam nie poznał. Nie poznałem. No wiesz. Do kościoła nie chodzi, to świętych nie zna, nie? Tak. Uważaj, ojciec, bo tutaj ten ruch jest. Ja kiedyś poprzecinałem te krzaki, ale to znowu pozarastało. A, by trzeba piłę kiedy wziąć. I takie mam wizję, że teraz już wiesz co robić, nie? Aha, i sobie będziemy od środka. A on też dwójeczko co jeździ. A to do ruskiego to co więcej zapniesz? No tyle tylko. No. Nie, bo myślałem z daleka, że on może podrywkę robi, ale nie, on już też... Ojciec mi zawsze mówi, że jak ciągnik ma 2 cylindry, to 2 skiby ciągnie, a jak 3 cylindry, to 3 skiby. Chociaż w sumie do 60 by trzeba było 4 zapinać, cholera, no w tej teorii. Podnieść by podniosła. Jakieś płytkę te też by dała radę, ale ja bym tam... No, powierzchni. Chociaż tu u nas ziemia taka, że gałęzią, cholera, uprawisz niektóre kawałki, to... Matka by z Gracko przyszła, to by tak samo zrobiła, jak i my tymi... Jakoś tak dzisiaj dogaduję się, ojciec, nie? Jakieś takie... No, w sumie robota idzie, na czas przyszłeś. No. Papieru nie ma, trzeba będzie kupić. Matka teraz pójdzie do kibla, to nie będzie miała czym, wiesz. Gazeta jest tam. Mhm. Ona wie gdzie. A to ja nie lubię. A to nie musisz lubić. Gazeta ma zalety, bo to wiesz, możesz poczytać sam, możesz od razu. Tak, tylko jak ci się wiadomości o leperze na dupie odbiją, to nie jest ciekawe. Kto tam poza matką zagląda? Co? Ty tak widzę z tymi dwójkami, faktycznie trochę ten na dupę mi najeżdżasz, to może ja bym cię przodem puścił. Dobra. A zobacz, jednak... patrz, niby ma te, niby ma pług obrotowy, a omijaki zostawia, kurde. No wiem, że chyba ty, może mu opijał ten pług, za to taki omijaków narobił. Kurde, ja powiem ci, faktycznie idzie mu to. Kurwa, podoba mi się to. No ale ładna robota.
On jakiego tego Zetora miał? 16 coś tam, czy jaki? Nie, to jest ten wolnosący. Mhm. To te 16 to już turbo miały. No. Ale jest robota. Tam gdzieś daleko też mi się zdawało, że traktor widziałem. Ale to nie wiem. Może ktoś tylko jechał drogą. No jeszcze tu paru robi na pewno. Tak się akurat trafiło, że jak my jedziemy do końca pola, to ten już jedzie od końca pola. Ładnie mu idzie. No, dobra pora. Pogoda jest, to wszyscy gonią, no. A i ten. Będę musiał do żelaznego sklepu pojechać później. I kupić, co trzeba? Będę musiał kupić te. Nie wiem, czy tam mają, ale tam wiem, że parę części mieli takich podstawowych. Nie, żarówkę do kierunkowskazu. Bo nie działa mi z lewej strony. To idę ręką, kabiny nie masz, ty ręką możesz kiwać. Po drugie, to niech się martwi ten, co za tobą jedzie. Ty wiesz, gdzie jedziesz. No ale ty teraz za mną jedziesz. No to i przecież ja też wiem, gdzie ty jedziesz. To będę w razie czego ręka sygnalizował. Ciekawe, co sobie myślą, nie? O nas, bo my ja tak tutaj jednemu dupę obrabiamy, drugiemu, a my tutaj na dwa traktory, ciekawe co oni sobie myślą, nie? Ja to jestem ciekawy, jakbyśmy się tak z tym Zetorem zmierzyli, kto szybciej założy, my na 5 skip dwoma traktorami, czy na tym obracalnym pługiem czterema? Wydaje mi się, że on szybciej, paczki on kawał tutaj już zrobił, nie? Ale zobacz, tak naprawdę, jak teraz chcę spojrzeć, to każdy inne tutaj technikę orki stosuje. Tak, bo ten ruski naokoło. My od środka rozorywujemy. Tamten jeździ raz tu, a ten jeździ, kurde, obraca się i tutaj z powrotem. Myślę, że telewizom tutaj się spodoba. Drodzy Państwo, mój ojciec Jan. Jan Pluciak. Jan Pluciak, zgadza się. Ja chciałem powiedzieć tylko, że kiedyś zawsze powtarzał, że ciebie tylko nagrać i do telewizora wrzucić. I teraz się to właśnie spełniło. Cieszymy się, że ekipa filmowa z programu Rolnicy ze Skrzeszewa się zainteresowała naszą gospodarką. Zapraszamy na kolejne materiały wideo. Raz u ojca, raz u mnie. Zobaczy ta, jak to się żyje na tej polskiej wsi. Tak, my wam pokażemy prawdziwy obraz polskiego rolnictwa. No co no, mamy rok 2006. Jesteśmy 2 lata po wejściu do Unii. Na razie to jeszcze tak się wszystko rozkręca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak tylko... No nie wiem, to są takie dalekosiężne plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Planujemy troszeczkę rozwinąć nasze gospodarstwo. Ale to ja nie będę decydował. To wszystko na ojca jest przepisane. I ja tu gówno mam do gadania. Czy ja tak myślę, że się usamodzielniłeś na tyle, że tam te młode rolniki teraz, czy tam jakieś inne z Unii są, trzeba będzie tu jechać kiedy do powiatu, tam do tej całej agencji. To trzeba będzie pogadać z kimś, kto wiesz, kto się zna, nie? Kto, żeby to pomógł załatwić, bo... I zobaczyć, o co tam chodzi, co to dają, co to trzeba zrobić. Ja umiem pisać, ty umiesz czytać, to damy radę. No, tam jest te komputery trochę, umiesz w to, to może by coś... No, ostatnio... Ja to się na tym nie rozumiem. Ostatnio znalazłem komputer 400 MHz, to będziemy mieli do tego. Będziemy mieli do pisania go. Już nie będzie trzeba na pocztę lecieć. Matka rowerem. Nie będzie musiała jeździć. Co ona to będzie robić? A i to samo co teraz. Spać, gotować i wpalić papierosy. O, to ostatnie najlepiej wychodzi. No,
Już ostatnio to skrzeczy jak... gorzej jak drzwi od kibla. W końcu ze skrzeczewa wziąłem babę, to się zgadzało. Ło, ten jak tam pojechał. Jo, ale to kurwa, no jak na rajdzie jakimś tym Władkiem normalnie. No ja... A teraz zwolnił dopiero. Stary włodarczy jakby to widział, to... Aleś mi uciekł tą 30? Nie, dobrze idzie, naprawdę. Ziemia jakaś tutaj jest, ten, letka. Dobrze ustawiony też jest ten pułk. No widzę właśnie, to się ten gnój ładnie przyuruje. Nie musiałem nic tutaj przestawiać tak naprawdę, jak z po zeszłym tym... Nie, to na wiosnę coś było dziś orane. To tak jak był ustawiony, tak tutaj idzie i nic nie musiałem korpo przestawiać. Ja tu myślałem, że to może twarda ziemia, że krojem trzeba będzie sobie jeszcze pomagać, a tu nie. Ale przydałaby mi się kabina, zimno mi. Tak jak wiatr zaciągnie czasami, to aż tak... aż taki człowiek wie. Ja muszę te drzwi założyć, bo widzisz, że już tu aż taka gęsia skórka zimna się robi. Była kiedyś taka... ta kabina, ta blaszanka, tak jak do 60 była. Oj, to nie, to na nic. To na ona nic. Gdzieś tam kiedyś w pokrzywach była. Wiem, ona tam już... Ona tam już zaczynała, pamiętam, rdzewieć i myśmy to wywalili. Nie, to nie ma co, to trzeba by jakieś... Znaczy, no można by to wrzucić tak chociaż na zimę, nie? Ale później to obowiązkowo trzeba się za czymś rozejrzeć. Taka jak ty masz w tym, w Brytolu, to fajne jest. Nie, sokółka, dobra kabina. No. Zresztą te sokółki i w tych, i w 60 też były ładne. Tam do Perkinsów je zakładali, pamiętam. Przecież to jak kupowałem, to oglądaliśmy też 3PK. Mhm. Właśnie z taką sokółką, ale potem się, jakoś nie wiem, ten mi się bardziej podobał. Miałem takiego kolegę z klasy. Marcin się nazywa, to jakby się dowiedział, że my w ogóle... Dobre imię! Jakbyś... No fajne, takie no. Polskie. No i chyba jedno z niewielu imion, a nie wiem czy niewielu, które nie ma odpowiednika w damskim, jakby wiesz. Nie ma damskiego odpowiednika tego imienia. No bo tam jest na przykład Wiesław, Wiesława. Irek, no to Irenka, nie? A... No. A Marcin? Jan Janina. No bo Marcelina może? Nie, to od Marcela. A no od Marcela, właśnie. No, ale co miałem mówić? Marcin Kurzy się nazywał. I on... Strasznie 3PK-ów nie lubił, oj strasznie. On mówił, że 60 od 4 cylindrów się zaczyna. I na 4 kończy. Mówisz, wojna, ursusiarzy. Nie, on strasznie taki właśnie... U niego 60 to... On ten jakby... most, żeby tak nie wył, to może bym to kupił, a ten most tak cholera zawsze wył. Znaczy, to trzeba by telewizor też zapytać, no bo to tam ponoć się ukręcają te... To takie nie jest do końca spasowane, ale ja tam gówno się znam, także nie będę się wypowiadał. Jakbym tym robił, to bym powiedział. No tak właśnie. Za darmo to i sól słodka by była, wiesz. Tak tu też za chwilę mogę powiedzieć, że mi ten uszczelkę pod głowicą wypluje, bo... Tak. Wszystkie by ciągnę. Wiesz co ci powiem, ojciec, co trzeba będzie jeszcze kupić, co by się przydało? Belarkie. Belarkie? No, tylko ja się gówno znam. Weź mi wytłumacz, co to belarkie. O, synu, belarkie. No, ja słyszałem, to tak jak teraz, wiesz, te... Czekaj, bo aż mi tu ten z bruzdy prawie wyjechałem. Z tego co słyszałem, to wiesz, tak, my te tu kostki robimy, no to siano musi być suche, słoma musi być sucho, no to trzeba potem te kostki dźwigać do góry, na przyczepę ładować, przerzucać, a takie belarkie jak kupisz, to cholera, dyż, trowę, siano, zbelujesz to na polu, może potem leżysz, zwieziesz, kiedy ci pasuje, robota sama się robi, ludzi nie trzeba, żeby to dźwigać, tylko traktorem wszystko jak panisko zwieziesz. To belarkie właśnie, to bele robi. Te okrągłe takie. Sznurkiem, siatką owiniesz. No to fajne. I nie musisz tego w ręcach potem nosić, tylko...
Tylko kiedy ci pasuje, to jedziesz, robisz, zwijasz. No to kupimy sobie belarkę kiedyś, nie? No, pomyślimy, no. Najpierw to zobaczymy z tej Unii może, co się... Tylko na razie to i tak gówno by było z belarkę, bo traktora nie mamy pod belarkę. Trzeba pojeździć po agromach, potem zobaczyć, co mają. Może by Brytol dał radę, ale... Kurwa! Ojciec... Silnik jest nominalny, to bym tak... No... Jaki się da, to bym go nie ruszał. To znaczy, z drugiej strony, jak ty go w worce docierałeś, tego Brytola, to on tam i tak pierścieni już nie ma, nie? Cii. W sumie chyba ciapek bardziej kopci. Tamtemu, no właśnie, tak patrzę też to. Widzę ten ruski. A czerwony... widzisz, że on się, kurwa, kabiny musi trzymać, żeby nie wypadł. Znaczy się kabiny, kierownicy. By z kabiny nie wypaść. Ale jak on jeździ, zobacz. Nawet się nie garbi, to co to z niego zarobi? Normalnie jak szatan ciekał po tym polu. Uważaj, bo cofam. Spory kawał zrobił też. Jakby tak, wiesz, no bo z tej strony patrząc to nie, ale jak tamten i ten kawałek, z tamtej, z tej strony... Ja no, widać, że mu tam ubywa. Może nie tak jak u nas. Ciekawe jak tamten tym Ursusem, Zetorem. No przecież właśnie. To samo co Ursus prawie. Ja to jest jednym tym wiatrem podszyte, nie? Dobra. Biegi ładnie wchodzą. Dobrze, że my te traktory mamy jeszcze w takiej dobrej kondycji przynajmniej. To nie jest takie, że się sypie. Słuchaj, garażowane jest, chowane, smarowane. Sprzedać to na nic. To trzeba trzymać, bo to młodsze nie będą te traktory już, ojciec, naprawdę. To wiesz, wyzbyć się to jest łatwo, nie? A później, kurde, jak przyjdzie co do czego, to powiesz, o... W sumie tam do siana, do tego, to by tak nie trzeba było przepinać. No nawet jak belarkę kupimy, to przecież z tyłu te... Dorobimy, pospawamy jakiś pręt, będziemy, wiesz... Z belarkie belki wyskoczą, to nadziejem z tyłu tym prętem bele z belarki i na przyczepę będziemy ładować. A to w tym, w Czarnotulu tam mył chłop taki ten, taką kujkę. No to my sobie coś takiego też zespawamy. Pamiętam, jak te. Mamy jeszcze parę prętów za garażem. Jeden, czy tam chyba jeszcze ze dwa zostały, co nam Kazimierz spawał ten, wiesz, dźwig do gnoju. No ale to ten, trzeba by stelaż jeszcze z czego zrobić. Pierwszy bym już ten. No to weźmy coś. Poganiasz mnie tu. Jeśli ten, stresuje się jak mi tak na dupie siedzisz. Nie no, nie ma sensu. Ale no, nie w sumie równo... jakby wyspawać jakiś ten. Tak. Na podnośnik stelaż. Kto to z jakich tam kątowników, płaskowników. Tam ten tregier też jakiś leży za kiblem tym drewnianym, no. Tam w tym złomowcu. Przecież te. Pociąć to. Taki... Ruły tam kawałek też jest i no na koniec tego kolca na może by to działało. Ale najpierw trzeba mieć belarkę. Ano. Słuchaj, ja myślę, że w przyszłym roku i tak się, jakby ten ciągnik się udało kupić, to już by było dużo. To chyba będzie ten, bo nakręciłem się na belarkę. To trzeba... Znaczy ja tam mówię, ja jeszcze mam gówno do gadania, ale mi się wydaje, że to powinny być już ostatnie pracowanie w tym roku tej naszej kostki. Zobaczymy. Z duchem czasu iść. Jest taka polska firma, Sipma, oni robią belarkie. No to przecież tą kostkę też mamy z Sipmy. No tak. Znaczy wiesz, bo to tam człowiek nie zwraca uwagi, no ale no to ta sama firma jest. Nie wiem, trzeba by jechać to obejrzeć. Obejrzeć, pogadać z kimś, co to ma, robi tym. Tak. Będą jakieś te... Wystawa będzie jakaś rolnicza organizowana, ale to kawałek drogi, jakiś ze 100 km stąd. Może jak będzie czas wolny, nie będzie co do roboty, to pojedziemy, nie? Cholera, to ubrać bym się musiał. Może zrobią nam już tego Passata w tym warsztacie. Przydałoby się. Zrobić ten rozrząd, ale już kurwa trzeci tydzień go trzyma. Wszędzie z szarowerem albo w łezko jeździć.
Ten jaki kawał już to zrobił. Naprawdę mu to idzie. Ale wiesz, traktor po PGR-ze przejął, to takiemu w życiu łatwiej. No słuchaj, do PGR-u nawet, to ten, końcówka PGR-u była jakoś tam ten. Kupili no tego tu, Zetora, kupili tego Zetora i za chwilę PGR upadł. Takie to dziwne mi to było. O, z tymi PGR-ami to jest też taki przekręt. A to bardziej twoje czasy. Ja tylko tyle, co w notowaniach się nasłuchałem. Ja to, jak to mówią, szkoda strzępić ryja, synu. A, nie. Nie nasze, jak to też takie było powiedzenie. Ale to już. No i patrz, znowu dojeżdżam do końca i ten będzie od końca ruszał. No wy takie podobne tempo widzę macie. No. No wiesz. On dwa cylindry, ja dwa cylindry. A on ma czerwonego, to ma szybszego. Tak, tylko że takie, wiesz, zanim... Takie, zanim takie on, ruskie Ferrari. Zanim on znajdzie biegi w tym swoim, to ja już... Takiego wuja miałem. Już go chyba nie będziesz pamiętać, no właśnie ten... Za komuny. Najpierw konia miał, a potem właśnie dostał przydział na Władymirca. Cholera, jak mu Bydgoszczy na placu go wsadzili do tego ciągnika. A dobrze ruch mały był na drodze, jak mu tam bieg na placu wrzucili. Się na podwórku zatrzymał. Na tym samym biegu. Próbował mu znaleźć jakiś bieg, ale mówi, nie umiał trafić. Nie umiał trafić, mówi, dopiero tam w sąsiedniej wsi ktoś też miał takiego ruskiego, dopiero tam przyszedł, go nauczył tym jeździć. A to prawda, że ty jak kiedyś tę 30 za przydział dostałeś, to że... No to matka mi opowiadała, że modliłeś się, żeby... Aby nie ruski? No pff. Gdzie czerwoną zarazę na podwórko bym wpuścił? A tak, przynajmniej może twój to brytyjski, ale przynajmniej dwa ursusy, co? No to taki, no jest ta naklejka, no. Jakoś tak lepiej się czuję. No a to ile lat później był ten Ferguson kupiony? No to... Dobrze, żeś go wziął, bo on później... Słyszałem takie same historie. To chyba trzeba kabina faktycznie jakąś koński, będzie. Koński bąk mi wleciał do... No... śmiałem mówić. Teraz mi wyleciało z głowy. A, że... Znaczy się, że mało ważne było. To tak samo. O 12. A to z tydzień temu w notowaniach gadali, że... Taka była jakby kronika historyczna. I tam coś mówili o tym, że... Ciekawe było to, jak ceny kiedyś rosły tych traktorów, tego wszystkiego, że tam parę milionów na starych złotych najpierw to kosztowało, a później wiesz, rok później taka sama maszyna już kosztowała dwa razy tyle, nie? To ty żeś jeszcze wcześniej w miarę tego Fergusona wziął. Ty wiesz, jakie to ceny ma teraz? A skąd mam wiedzieć, jak ten... W gazecie już nie ma rubryki. No nie, no ja widziałem normalnie w tym, w anonsach, nie? Wiem, że matka była w kiblu przede mną. Oj, zabrała ci. No bo ja ten... Jak listonosz ostatnio przyniósł anonsę, to ja wziąłem. Także jak nie widziałeś i przeczytałeś, to już matka pewnie wzięła do kibla do podcierania. No i za to właśnie... To by się zgadzało teraz. To... No było, sprzedam Ursus Alto 2812. A to ten mniejszy Ferguson. Tak, on tam parę koni... Były takie śmieszne. Taki trochę krótszy. No. Ale podobne, to prawie tak samo wygląda. Myśmy taki chyba więcej zrobili jako... Skakaniec taki. No ten twój to już taki bardziej do rzeczy jest. Tamto to taka trochę większa 30. Większa. No to tu... też chyba trzycylindrowe było, nie? 28. Tak. No widzisz, tu prasę jak zapnę, to idzie jak wściekłe. Tak. Dobra, ja tu od granicy odoram. Wiesz co, od granicy może tu krój założę. Możesz założyć.
Ale tam to będziesz musiał później wyrównać, bo to taki, takim klinem. No, bo to z klina tu idzie. Łoj, to dobra. Co? No nie, ja ten krój. Jakoś tak ciemno mrugać mi już światła, żebym sobie włączył. Będę musiał zdjąć dykielek, później zobaczyć, co w tej skrzyni mi tak... No, aż tu było słychać. Płaski tłumik będę chciał założyć do tej 30. Nie podoba się mi ten wydech na okrągły. Ty jaki masz, bo już nie pamiętam, okrągły chyba, nie? No jak, no tylko było okrągłe do Fergusonów. Gdzie płaski? Wydech długi musi być taki na dach, żeby sięgał, to wtedy to wygląda i w kabinie ja nie mam ciszej. Dachu. To możesz nawet nie mieć wcale. Po. Jak ten. Kiedyś były te bombaje. Ta. Wiadra te. Sagany, o, sagany. Ja wiem, bo na tym. W telewizji tej. Historia tam. To wyleciała jakaś właśnie kronika jako rally. Kurde, oni tam po gałęziach po wszystkim jeździli. No, słuchaj, to, że to Niemcom było ukradzione, skopiowane. No ta, to... Tam miałeś ten cylinder tam jak wielkości wiadra był. No to ta, dlatego Sagan, no. No. No i dobra, czekaj, jestem na równo teraz z Woderczykiem. Zobaczymy, kto szybciej jedzie. No patrzę, aż stanę na granicy, będę patrzył. Ty, chyba ci odjeżdża. Nie, mi się zdaje, że równo. No zobaczymy, kto pierwszy zawróci. A teraz to z kąta patrzyłem, za to takie wrażenie było. No. Ach, pierdykany, no. Tak samo żeśmy ruszyli. No powiem ci, że tak... Dawaj, ojciec, jedź. Jadę, już. Trzeba pokazać przewagę. No i zobacz, ten dopiero jedzie, a my już o, następny. Nasza metoda bardziej się sprawdziła. Mówiłem ci, żeby od środka rozrywać. Ty światła zgaś, bo oślepne zarób, lusterka mi się odbija. No mówię, ciemno mi mrugać było. Dali oglądaj telewizor do nocy. O, dobra, ojciec, bo ja nie wiem, co to robić. Zatrzymaj się. Co? Na tej kamerze od zespołu filmowego wyskoczyło mi, że klisza się kończy. A czekaj, kurde, bo to czekaj, tu jest taka klapka. A, bo tu się takie kasety jak do tego, do wideo tak, się tak, wkłada. Tak. To takie, ta klapka chyba to takie mniejsze, chyba na wideo sobie nie obejrzymy. To co teraz? No co, no to trzeba kończyć gasić, chyba, no. Trzeba gasić. Dobrze, telewidzowie. Czekaj, no ja tu zgaszę tego parkota. No, będzie lepiej słychać. O. Ten twój to tam kawałek dalej, to cicho stoi. No, trzy cylindry to ładnie czekaj, chodzi, nie to co tu i no. Pach. Podejdzie mi jeszcze, 3 minuty im pokazuje. Chodź zobaczymy, jak tutaj robię ci. Wpierdolił się w rów. Zobacz, wyjechał. Ty, pierdolony. Patrz, udaje, że się nic nie stało. Zagapił się na pewno, bo zobaczył, że my zatrzymali się traktorem. Tak, że zatrzymali, że z kamerą idziesz. No właśnie. Dobrze, niech widzą. A i będą dupy piekły. O. Wszystko jest udokumentowane. Pa jak teraz równo jedzie szybko, jak zobaczy, że z kamerą stoję. A, prościutko. Bliżej nie będę podchodził, zaraz się zatrzyma, będzie chciał co gadać, a ja nie wiem, co tam gadać z nim. Jak leci, nie? Chodź, że z etora zobaczymy. Obroty falują. Może woda w chłodnicy mu się skończyła. I ulubiony żart o ruskim traktorze. To jakbyśmy traktor kupowali, chyba nie taki duży. To chyba za duże do nas. Ale on kawał tego pola zrobił. Patrz. Jak my przyjechali, to ile było? Ze 4 metry od miedzy? Z 5? Teraz, kurde, jest ze 30. No już ledwo co go widać. Nie będę, mówię, łaził mu po tym, ale... O, ten tutaj już dojechał. Co on tak na skuśkę jeździ jakoś? Dobra. Żeluz ma w kierownicy. Najprędzej.
Dobra. Tak to wiesz, no. Worane wjedzie, do miedzy się przyklei, to jedzie prosto, a wyjedzie z miedzy, to go kurwa prowadza. O, widzisz, teraz, teraz ten bruzdę złapał, to jedzie ładnie, prosto, równo. W czapce, w traktorze siedzi. No i za to może jak ten, jak tam wyjeżdżał, potem za to się może wpierdolił do tego rowu prawie. No wiesz, jak rozpędu, to może hamulce nie działają dla jego. A to już... Insza inszość, że hamulce to do słabych są. Nie wiesz tego? On tam hamuje silnikiem może. Dobra, łociec, będziemy kończyć. Telewidzowie, w takim razie, póki jeszcze kliszy starczy na chwilę. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Zapraszam na poprzedni materiał do ojca i na następny materiał do ojca. Nie wiemy jeszcze kiedy, będziemy informować, tam pewnie w notowaniach będą mówić o nas albo w wiadomościach. Nie, to w magazynie notowań po albo wiadomościach. W magazynie, właśnie. Także tam zaglądaj tam gdzieś na albo w programie w tych, w anonsach. Tam jest program telewizyjny, to zaglądaj. O, też jest. I rolnicy ze Skrzeszewa, tak się program nazywa. Tak jak mówię, poprzedni odcinek u ojca, następny będzie u ojca. Wcześniej to my takie niezaznane z kamerą byli, to... No, tak człowiek zaczynał obeznanie z tym brać. A teraz to już widzieliśmy, że się podoba. Nawet tutaj ludzie ze wsi, już parę osób tam mówiło, że ogląda. My tak staramy się tutaj nie chwalić im, bo to... No, ja tak czekam, kiedy jak autograf, kiedy pierwszy dam. No, autograf jak autograf, żeby zaraz nie było, że wiesz, raptem my ta u nas będzie ekipa filmowa przyjedzie, a kurde, do nas ktoś raptem, że o, tutaj dzień dobry, nie, że nam coś tam... Zobaczysz, że tak będzie. Zara raptem a to na się, pewno się zaraz się 15 przyjaciół znajdzie po tym, jak obejrzę. Dobra. Taka cena sukcesu. No. No, to do widzenia. Do widzenia. Z Bogiem. Tak, z Bogiem i oby nam się wszystkim. Co? No przecież to było ty. To... Kurwa, sorry. Przecież to było mokietem robione pod odcinek, no. Ja wiem, ale powiedz mi, zacząłem się już kurwa, co to się siny zrobiło. O Jezu. No kurwa, pokłukałem się. To myślałeś, że co, że ja serio takiego kabana wypuściłem? Nie, no ja wiedziałem, że ty to już mi robisz ręcznie, ale kurwa, zrobiłem się po prostu w taki sposób, że... To będzie to making of, nie? Mam nadzieję, że mu tego nie obudziłem. Dobra, Marcin, skup się. Jeszcze raz. Tylko uważaj, bo będzie druga fala, nie? Po ogórkach. Dobra. O, zachowaj powagę, Marcin. Jesteśmy dorosłymi ludźmi.